Dobra, pojeżdżone. Dziękuję. To nie wiem, czy śmiać, czy płakać. Odczepianie, przyczepianie, przejeżdżanie. Kiedyś będę taki bogaty, że do każdego sprzętu będę miał osobny traktor i tak będę sobie jeździł. Opryskiwacz jeden, rozsiewacz i drugi, osiewniczek trzeci, jeszcze jakiś czwarty i z bańki. Co nie? Tak trzeba żyć. Albo bardziej mój następca. Powiedz, czy dobre? Dobre. Livia, dobre? Dobre? To szybciej. Dzisiaj o dziwo, bez żadnych przygód, wszystkie traktory zapalają. JCB, John Deere, miodzią, idlaczek. Tak trzeba żyć. Znowu, tak trzeba żyć. Zbysiu za moją namową wyjechał na swoją pszeniczkę, skracanie, te jedyneczka. Mówi po świętach, ale to po świętach to już by mu tak uciekła ta pszenica. Idealny moment. Tak, mówili, kup sobie ładowarkę, będzie fajnie, no. Będzie fajnie, mówili. A widlaczek i tak potrzebny. Nie no, nie mam jeszcze wideł kupionych, a szybka dawka dodatkowego azotu na pszenicę, bo na horyzoncie deszcz. Nóweczka. Dzisiaj o dziwo, bez żadnych przygód, idlaczek. Trzeba było nie wyciągać tego. Ja. O, proszę. Dobrze mówią. Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Ja pierdzielę, ale się zmachałem. Zobaczcie, podłożyłem lewarek, zajechałem tu. No ale wcześniej jeszcze prawie 7 ton nawozu sobie znaczy 2,5 załadowałem do rozsiewacza, a resztę tak, żeby tym merlo podjechać. A dajcie spokój. Z każdej strony coś. Tu telefony, tutaj jakieś pralki pomierzyć, tutaj kurier przyjeżdża, tutaj ktoś chce przyjechać, tu ktoś dzwoni z czymś. No i tak w pośpiechu, a oczywiście doba ma tylko 24 i w pośpiechu standardowo coś się stanie. Jak gdyby to powoli tak robić na spokojnie, to trochę myślę, że byłoby lepiej. No ale standardowo dodatkowy temat, wymiana koła widlaku. Z zakupami tutaj na pszeniczkę, fungicydy, te jedynka wyręczył mnie tato. 4 paki, znaczy 2 paki po 12,5 hektara. Tutaj 2,5, tutaj 2,5. Leander Complex Pack. Co tu jest? Pole Position i Leander. Piątka, piątka, to dawka tutaj będzie 0, 0,4 i 0,4. Chwila prawdy, wyczekiwany moment. Czy to zapali? Uwaga! Złoto! Nie mam się do czego przyczepić. Ja wam kiedyś już chyba wspominałem o tym, że ta jedynka w zbożach to na wiosnę najważniejszy zabieg, jaki wykonujemy, z jednego prostego względu. Do tego zabiegu, jeżeli go pominiemy, jeżeli nie wykonamy na czas, jeżeli nie wykonamy tego odpowiednimi substancjami, nie będziemy mogli wrócić. Koniec. To nie jest tak, że będzie już liść flagowy, a my sobie stwierdzimy, kurczę, trzeba by było tą podstawę naprawić. No niestety, na to będzie już za późno. Mam jakieś takie wrażenie, że to JCB coś mi dziwnie chodzi. Tak jakby cały czas napęd był włączony. Albo mi się wydaje.
Ale jedno mogę powiedzieć, jest jeżdżenia. Jest Kuba, jestem ja, jest tato. Jest jeżdżenia. Zabiegi robi osobno, to znaczy regulacje, skracanie osobno. Natomiast ze względu na to, że do tej jedynki poza fungicydami tutaj dodaję sporo mikroelementów, sporo dodatków, nie chciałbym, żeby coś mi się skrzaczyło i dlatego te dwa zabiegi najczęściej po prostu rozdzielam. Ale co, tak po posianym będę jeździł? Kurczę, ale ta szyba brudna. Znowu opiernicz dostanę. Przynajmniej jakiś śmieszny filmik wrzucę. Może się zadowolicie. Nie, cały czas tylko ochrzan i ochrzan. Nie posiuny, nie posiuny. Maziorka siada, on tu jeździ. Taki rozum jak matka. Co ja mówię? Wycieraczka coś pomogła? Pomogła. Proszę bardzo, nie pada, ja wycieraczką naparzam. Ale nie ma czasu na zabawę, tutaj czas goni. Trochę ciszy. Cały dzień tylko w traktorach naparza to z jednej i z drugiej strony. Przepraszam za brudny obiektyw, już się poprawiam. Jeżeli chodzi o to, co dajemy tutaj na pole. Dwie substancje aktywne, dwa środki. Fenpropidyna i protiokonazol. Jeżeli zatrzymaliście się na takim etapie, że zaglądacie w etykiecie i patrzycie, podstawa zwalcza, mączniak zwalcza. No to jesteście daleko w tyle za tym, co powinniście o substancjach aktywnych wiedzieć. To przycisnę dzisiaj. Wiaterku nie ma. Wszyscy wykorzystują pogodę. Amazonka, John Deerek. Ja. Znaczy tam Amazonka opryskiwacz, a u mnie rozsiewacz. To z 40 na godzinę będę jeździł, pierdziele. Szybko to zrobię. 40 na godzinę. Zwiększam półbieg. O kurde, jest grubo. Panie, obroty hydrauliki. Zwiększymy. Ja, oszukali mnie. 3 kilo nie ma w worku. 2300? 2397, 3 kilo brakuje. Coś jest na rzeczy. Ja ten rozsiewacz po prostu uwielbiam. To jest piękne. Waga, wsypujesz. Wiadomo ile jest. Dawka, kalibracja, to wystarczy tutaj o tabelki wpisać albo sam na bieżąco waży i zmienia tą kalibrację. Prędkości tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Fest! No tak czy inaczej to jest złoto, żeby każda maszyna tak chodziła. Wolniej Grzesiek, wolniej! Malina! Dawaj Malina, ciągniesz! Dobra, pojeżdżone. Dziękuję. Słyszę, że coś mi strzela. To nie wiem, czy śmiać, czy płakać. Chyba się śmiać. Dzisiaj o dziwo, bez żadnych przygód. Wszystkie traktory zapalają. JCB, John Deere, miodzią. Nie wiem, ile mi tam wyleciało, ale chyba dużo nie wypompowało. Teraz mi to strzeliło. Uhuhu. To co, telefon do przyjaciela i szukamy takiego węża. To jest jedyna słuszna pozycja, żeby zobaczyć, co się dzieje na naszych polach. Niestety, trzeba się schylić, trzeba pozaglądać, patrząc na to, co mnie najbardziej interesuje, czyli na podstawę. Wygląda to fajnie. Gdzieś jakieś malutkie brązowawe kolory się zaczynają lekko pojawiać, ale tragedii nie ma. Ale to tylko pokazuje na to, że trzeba tym chorobom się przyglądać i w tym przypadku działać też zapobiegawczo. Interwencyjnie by było, jakby tutaj już się coś pojawiało. Czyli plan na pszenicę i tę jedynkę jest taki, Leander, zwalczamy tutaj mączniaka, bardzo dobra substancja, jeżeli chodzi o tą chorobę.
Natomiast protiokonazol i pole position to dla mnie taka petarda. Jeżeli chodzi o podstawę, ale to też jest substancja, która działa też na septoriozę, ale też na fuzariozy. Także pełen taki duży wachlarz zastosowania. W tym przypadku przy tej jedynce ja Wam chyba nawet udostępnię screen z takiej tabelki. To są ogólnodostępne dane, z których możecie korzystać, jak poszczególne substancje działają na poszczególne choroby. I to tylko pokażę, o jakim zabiegu my tutaj na T1 mówimy. A więc tak, wprawdzie to tylko jakiś skan i to są badania prawdopodobnie angielskie, ale zobaczcie, tutaj są choroby, czyli łamliwość, mączniak i tak dalej, i tak dalej. Protiokonazol, skuteczność działania to są właśnie te gwiazdki, praktycznie cały zakres chorób. Jedno ale, trzeba brać poprawkę na to, że tutaj też to są tylko gwiazdki, natomiast kolejne utrudnienie to działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Także jeżeli chodzi o dokształcanie się i o wiedzę, to jest tutaj naprawdę kupa roboty, żeby wiedzieć, co stosuje się na swoich polach. Tu? Nie. Chyba nic. Coś mi zaczęło stukać. No i takie o rzeczy, ale już z drugiej strony ten sam wężyk był wymieniany. No i dalej nie pojadę. A może jakbym się nie śpieszył? To nie jest takie identyczne, ta końcówka. Tato akurat pojechał dorobić, albo spróbować dorobić do złotoryi taki wężyk. Jak się uda, to będzie dobrze, jak nie, no to co? Coś się innego porobi, co nie? Te uszczelki powydłubuje. Czy co tam, nie wiem jeszcze. Za to widoczki piękne. No tak. No nie patrzcie na tą pszenicę tutaj, bo to jest po strusiu jęczmień. Na tym polu. Jeden struś wpadł i tyle lat problemów jeszcze będę miał, zanim to doprowadzę. Wąż wymieniony, ale nie popędzę. No wolno będę jeździł. 7,3 na godzinę. A wiecie dlaczego? Bo w tym siłowniczku, który tam sobie chodzi, jabłko jest wybite. To mi cały czas gdzieś tam stukało, więc wąż jest naprawiony, ale jabłko też trzeba, no prawdopodobnie chyba jest niewymienne, więc całą końcówkę, całe ucho do wymiany, no ale już nie popędzę, bo stuka, więc wychodzi na to, że się nie śpieszę dzisiaj jednak. O, to mi stuka, tu jest wyjechane. Jabłko mi się rozwaliło. Kurde. Blade. I co teraz, pany i panie? Obciąć nowe? Spawać? Cały siłownik kupić? To ma sprzedać? A jednak mi się śpieszy. Ile to? 27